Skoro ostatnio powiedziałem A, to wypadałoby powiedzieć B i tak jak omawialiśmy mechaniki obowiązujące na obżarstwie, to dziś omówimy sobie buildy na potomków obowiązujące, wymagane na tej bitwie przechwycenia. Siemandero, drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was wszystkich bardzo serdecznie, tradycyjnie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś przedstawię wam bolid na moją walbi pod transportera kulek służących do chłodzenia naszego działa obżarstwa gluta. I zanim zaczniemy, to standardowo na wstępie chciałbym podziękować wszystkim wspierającym, subskrybentom, lajkującym, komentującym. Jesteście wyśmienici, niesamowici, najlepsiejsi. I moi drodzy, bez was cała ta moja działalność na YouTubie byłaby pozbawiona sensu. A jeśli wy poszukujecie ekipy do grania, to bardzo serdecznie zapraszam na naszego Discorda. Link macie w opisie tego materiału. Be my guest! I zanim przejdę do zaprezentowania modułów, których ja używam osobiście na mojej wodnej królowej, musimy zadać sobie jedno bardzo ważne, kluczowe pytanie. Dlaczego akurat Valby? Dzieje się tak, ponieważ jest to potomek, który w swoim arsenale posiada jeden czerwony moduł, który niesamowicie ułatwia tą bitwę przechwycenia. I tak jak widać tutaj na załączonym obrazku, jest to moduł, który powoduje, że nasza standardowa umiejętność Q, czyli ta nasza skacząca wodna piłeczka, zamieniana jest na wystrzeliwany pocisk, za którym podążają bąbelki wystrzeliwane z bąbelkowników służące do chłodzenia działa glutona. Mówiłem o tym podczas materiału omawiania mechanik na tej bitwie przechwycenia. Jeśli nie widzieliście tego, to link macie w opisie tego materiału. Mówiąc krótko i na temat, jest to wyśmienity potomek z wyśmienitym czerwonym modem, który zabezpiecza was przed mechaniką wipe'u na tej bitwie przechwycenia, więc ja uważam, że jest to bardzo mile widziany potomek, oczywiście jeśli posiada w sobie ten czerwony mod, a gracz, który się nim posługuje, wie co ma robić na mapie. Przechodząc zatem do modów, tak wygląda mój build i tutaj mamy ten czerwony mod, o którym mówiłem, spiralna fala pływowa. Bąbelki nie odbijają się już od ziemi, lecz są pociskami wystrzeliwanymi do przodu, przyciągają zanieczyszczenia obżarstwa, czego świadkami byliście przed chwilą na tym materiale, który wam zaprezentowałem. Przechodząc teraz dalej, standardowo powiem, że w specjalnym slocie możecie wsadzić co wam się żywnie podoba. Najważniejsze, by ten slot był sformowany tak, żeby zwiększył nam pojemność na nasze moduły w przypadku potomka. Jeśli chodzi o moje własne doświadczenia, ja na waszym miejscu używałbym manewrowania w dalekim dystansie. Jest to spowodowane tym, że te końcowe kolosy, z którymi będziecie mieli do czynienia, są naprawdę dość duże i przyczepienie się do tych odległych, słabych punktów jest czasami bardzo, bardzo trudne. Dodatkowo też chcę tu zaznaczyć, że Valby nie jest potomkiem, który powinien przyczepiać się do słabych punktów. Jeśli chodzi o tą doskonałą kompozycję, czyli Glejkę, Eugenia, Enzo i Valby, w moim odczuciu, tak samo jak całej ekipy Eat My Dust, to Enzo powinien być tym, który się przyczepia do zbicia bądź przytrzymania tego kolosa. Dzieje się tak, ponieważ Valby ma na celu chłodzić naszego gluta. Tak, czyli nie możemy doprowadzić do przegrzania działa w momencie, kiedy ona jest przyczepiona. On cały czas to działo sobie ładuje i to może doprowadzić właśnie do mechaniki wipe'a. Dlatego Enzo po rzuceniu swojego tego karnistra ze wzmocnionymi nabojami, które zapewniają zwiększone obrażenia od kryta przez ten czerwony mod, który on w sobie posiada, powinien zaraz potem przyczepiać się do słabych punktów tak, by Eugene mógł leczyć Glejkę, która stale traci HP, a Valby powinna zająć się właśnie chłodzeniem tego działa całego. Dlatego nie powinna ona się przyczepiać, ale w sytuacjach awaryjnych no czasami zdarzają się sytuacje, że musi, a ten moduł na pewno ułatwi wam to zadanie. Omawiając dalej ten build, przedstawię wam moduły, które zapewnią wam zwiększoną przeżywkę, ponieważ gluton bije niemiłosiernie i jest to wymagane podczas tej bitwy przechwycenia. I tak jak możecie zaobserwować, jest tutaj zwiększone PZ i zwielokrotnienie PZ-ów. Jest to coś niezbędnego, żebyście byli w stanie wytrzymać więcej niż jeden strzał i nie być zwanshotowanym. I w tym celu korzystamy również ze zwiększonej obrony i zamiany tarczy. Dlaczego tak się dzieje? Ja nie jestem zwolennikiem stosowania tarczy, ponieważ nie ma ona przeliczników od HP czy obrony i jest ona po prostu na chwilę obecną zepsuta. Dlatego ja wszystkie dodatkowe punkty wolę ładować w obronę niż w samą ilość posiadanej tarczy. Dodatkowo jeszcze w tym buildzie znajdziecie maksymalizację odporności na chłód. Dzieje się tak, ponieważ nasz gluton bije po prostu z atrybutu chłodu. I tak jak spiralna fala pływowa jest fenomenalną umiejętnością na tą bitwę przechwycenia, to zżera ona ogromne ilości punktów mocy i ma dość nieprzyjemny cooldown. Dlatego w tym celu możecie tutaj zaobserwować takie moduły jak gromadzenie energii w celu po prostu przywracania punktów mocy. Mamy również podział czasu, który skraca czas odnowienia umiejętności i zwiększa max punktów zdrowia, czyli kolejny healujący moduł.
no może nie healujący, tylko zapewniający większą przeżywkę. Mnogość talentów, ponieważ nasza umiejętność specjalna jest umiejętnością wymiarową, więc jej użycie zapewnia nam jeszcze minus 20,5% do czasu odnowienia umiejętności. Zwinne palce standardowo również do zmniejszenia czasu odnowienia umiejętności. I akcelerator PM, który zwiększa czas trwania umiejętności, co zapewnia nam to, że nasza kulka wystrzelona pod kół leci dużo dalej i również zwiększa to nasz maksymalny poziom mocy, dzięki czemu mamy więcej tak zwanej energii do po prostu częstszego wystrzeliwania tych kulek. I tak, moi drodzy, prezentuje się build. Wiadomo, ile ludzi, tyle opinii. Moim zdaniem ten build całkowicie nadaje się i spełnia swoje zadanie podczas bitwy przechwycenia na Glutona. Przechodząc teraz do omówienia broni, to ja, tak jak widać na załączonym obrazku, korzystam z burzowej klatki, a powód jest bardzo prosty, ponieważ ma ona nieskończony build i nie robi dużego damage'u. I jeśli ja strzelam do kulek, które naprowadziłem moją umiejętnością Q, mogę jeszcze tam poprawić tą trajektorię lotu poprzez krótkie strzelanie, ponieważ pamiętajcie o tym, że jeśli wprowadzicie na te kulki wystrzeliwane z tych bąbelkowników zbyt duży damage, to po prostu będziecie je niszczyć, będziecie je wysadzać i one w ogóle nie dolecą do naszego Glutona, co spowoduje naładowanie działa i wprowadzenie mechaniki wipe'u, czego bardzo chcielibyśmy uniknąć. Więc moi drodzy, jeśli chcecie już koniecznie pomóc, to ja proponowałbym zastosowanie odwróconego losu Grega. I tutaj macie na niego bolid. Jest to broń bijąca z elementu ognia, więc idealnie nadaje się na tą bitwę przechwycenia. Ale przypominam, Valby nie jest potomkiem, który ma bić. Ma ona zapewnić niedoprowadzenie do sytuacji wipe'u na mapie. Jeśli chodzi o sam reaktor, ja nie mam wymarzonego, mam wrzucony byle jaki, ale jeśli będziecie wy chcieli poszukiwać takiego wymarzonego, to ja raczej koncentrowałbym się na cooldownach naszych umiejętności, a także na koszcie naszych umiejętności. Przechodząc natomiast do komponentów zewnętrznych, może być to dosłownie cokolwiek, co będzie zwiększało wasze zdrowie i waszą obronę. I to by było na tyle, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się być wam pomocny w budowaniu waszej Valby pod obżarstwo, a jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce, subie, komentarzu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tutaj obecnym, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Dziękuję wszystkim wspierającym, tam macie ich listę, a ja z tego miejsca żegnam się z wami standardowo, życząc wam miłego dnia bądź wieczoru i do zobaczenia w nadchodzących materiałach. Trzymajcie się ciepło i yo!